koszt przekopu to już nie miliony, a miliardy złotych. Przekop Mierzei Wiślanej coraz droższy, już nie 880 milionów, a blisko 2 miliardów złotych. CIR poinformował, że rząd zgodził się na to, by zwiększyć z 880 milionów złotych do blisko 2 miliardów złotych wartość programu ZW. Z przekopem Mierzei Wiślanej. Jak wytłumaczono, wynika to m.in. z powodu wzrostu cen materiałów i robót budowlanych. Jak wyjaśniono w komunikacie, obecna wartość programu zwiększy się z 880 milionów złotych do 1,98 miliardów złotych. Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest zmianą cen materiałów i robót budowlanych oraz nowymi inwestycjami wynikającymi z rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia programu w 2016 rok. Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej, ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wytłumaczono. CIR dodało, że nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 rok, są m.in. likwidacja mostu pontonowego na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, która miała być realizowana przez samorząd terytorialny, budowa nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego. Wzrost kosztów inwestycji związany jest ponadto z budową sztucznej wyspy, na którą będzie trafiać urobek z budowy. Pierwotnie miał być on odkładany na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Na wyspie mają się znaleźć siedliska dla dziko żyjących ptaków. CIR poinformowało ponadto, że na zwiększenie wartości inwestycji wpłynie również pogłębienie wejścia do portu w Elblągu. W związku z planowanymi dodatkowymi pracami, zmieni się także harmonogram programu. Końcowy termin realizacji inwestycji zostanie wydłużony o 3 miesiące, do końca pierwszego kwartału 2023 rok. Powodem zmiany terminu jest wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność pogłębienia wejścia do portu Elbląg, wyjaśniono. Rząd przekonuje, że dzięki budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zostanie zapewniony swobodny dostęp do portów znajdujących się nad zalewem. Zwiększy się także możliwość działania polskiej marynarki wojennej oraz poprawi się bezpieczeństwo związane z użyciem jednostek ratownictwa morskiego SAR. Budowa toru wodnego, niezależnego od sytuacji międzynarodowej i w pełni kontrolowanego przez Polskę, stworzy warunki dla stabilnego rozwoju regionu Zalewu Wiślanego, podkreślono. W czerwcu ówczesny minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk przyznał, że wartość samego przekopu przez Mierzeję to 992 milionów złotych. Natomiast na realizację całości inwestycji, łącznie z rozbudową portu w Elblągu, modernizacją rzeki Elbląg i budową mostu w Nowakowie oraz budową drogi wodnej zarezerwowano ponad 1,9 miliardów złotych. W przyszłym roku na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli przekop Mierzei Wiślanej, zarezerwowano w projekcie budżetu państwa 700 milionów złotych. Według Urzędu Morskiego w Gdyni, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany wyniesie blisko 23 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 km, po rzece Elbląg. Także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 metrów głębokości.